Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem takim, kiedyś już poruszanym przeze mnie, dotyczącym, słuchajcie, szarpnięcia, poszarpywania słabego silnika, czasem może efektu jakiegoś zadymienia z silniku Kia czy Hyundai'a. Natomiast szczegóły, słuchajcie, za chwilę dowiecie się z filmu. Natomiast, słuchajcie, na początek chciałbym zaprosić osoby, które jeszcze nie znają mojego kanału, do zasubskrypcji oczywiście. Będziecie wiedzieli coś tam nowego, jak zasubskrybujecie kanał, jakieś tam wiadomości, które czasem mogą się Wam przydać, pokryć i tak dalej, nie? Ale słuchajcie, dobra, nie będę owijał, bo liczę na to, że jak filmik się komuś przyda, to ktoś sobie tą subskrypcję kliknie, ewentualnie łapeczkę w górę, którą liczę, że dostanę. Jeżeli ktoś chce do mnie kontakt prywatny, to oczywiście jest dostępny na filmie. Dostępnym tylko dla wspierających, także jeżeli ktoś sobie tam kliknie, to oczywiście będzie miał do mnie kontakt prywatny. Słuchajcie, dzisiaj poruszamy temat taki. Silnik, czy to jest Kia, czy to jest Hyundai, słuchajcie, bez różnicy. Generalnie mówimy o silniku diesla. Jest silnik diesla, słuchajcie, mówimy o szarpaniu, poszarpowaniu, które już nadmieniłem na początku. Natomiast słuchajcie, o jakim szarpaniu mówimy? Nie mówimy to o szarpaniu jednostajnym, który może pochodzić z jakichś tam uszkodzeń, o których zaraz nie będę mówił, bo wiadomo, że na to skutkować może dużo. To są, słuchajcie, silniki z diesla w common railu na listwie paliwowej. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Chciałem wykorzystać akurat tą sytuację, że silnik mam na wierzchu i mogę się z Wami podzielić taką informacją. Może się, słuchajcie, zdarzyć Wam kiedyś sytuacja taka, że jadąc pojazdem, na przykład możecie się poruszać autostradą, czy powiedzmy, czy gdzieś tam większym pędem, czy ogólnie poruszacie się z prędkością, powiedzmy, taką już, że ten silnik złapie temperaturę odpowiednią, wysoką oczywiście, znaczy wysoką tak jak dla niego, prawda? Czyli już norm taką dla niego osiągającą szczyt, czyli tych 90 stopni, gdzie wtedy już przechodzi tryb kalibracji, adaptacji i tak dalej, ale to o tym nie będziemy dzisiaj mówili. No i słuchajcie, co się bardzo często, gęsto pojawia w tego typu silnikach? Sytuacja taka, że jedziemy na przykład rozpędzeni, trafia się nam przykładowo zjazd z autostrady, no i co? Nagle, słuchajcie, zwalniamy, nie? Nagle zwalniamy, czyli generalnie bardzo dużo kierowców robi co? Wciska sprzęgło, bierze silnik na luz i on sobie gdzieś tam do tego zjazdu dolatuje. No i w tym momencie, słuchajcie, co się może zacząć dziać? Może się dziać, słuchajcie, sytuacja taka, że na tym zjeździe pojawi się Wam szarpanie silnika, czego wcześniej nie mieliście, jakieś poszarpywanie, jakaś telepka, jakieś cokolwiek tego typu. No i słuchajcie, co jest najciekawsze. Czasem jest tak, że uda się Wam z tego szarpania wyskoczyć, zrobić jakąś przegazówkę, ewentualnie samoistnie to przejdzie. Natomiast może się okazać sytuacja taka, że będziecie musieli zjechać gdzieś tam na pobocze. Będziecie musieli poczekać, słuchajcie, na to, aż ten silnik ostygnie. I po krótkim czasie może być sytuacja taka, że odpalicie samochód od razu i pojedziecie. A może być sytuacja tego typu, że będziecie na przykład słyszeli dla takiego silnika, jak będziecie siedzieli oczywiście cicho, bo wiadomo, że na autostradzie może być szum pojazdu, więc tego słychać nie będzie. Może być taki przydźwięk charakterystyczny kliknięcia, stuknięcia, puknięcia typu puk. I po tym puknięciu, jak zapalicie, tego drżenia, wibracji nie ma. No właśnie, ale gościu, gadaj konkretnie, a nie gadasz o pierdołach. Więc słuchajcie, ja próbuję Wam naprostować sytuację, omawiając, co się może kiedy stać, w jakiej sytuacji. Dlatego, że przypadków różnych piszecie do mnie z różnymi przypadkami. Wierzcie mi, że z silnikami diesla w common railu będziemy mieli coraz większą styczność, będziemy mieli, słuchajcie, coraz więcej problemów, bo te silniki wiadomo, że już mają troszkę kilometrów i tak do końca nie wszyscy te silniki znają. No i chcąc, żeby je wszystkie znać, trzeba sobie robić doktora. To jest to prawie niemożliwe, bo słuchajcie, każdy silnik w common railu ma jakąś swoją specyfikację, swoją charakterystykę pracy, swoją mapę, który nie do końca wszyscy znają, no bo co, no ktoś musiałby nic nie robić, tylko siedzieć, słuchajcie, i klikać, nie? Klikać, czytać, sprawdzać, a wiecie, że nie wszystkie informacje są dostępne w sieci, no.
Tak to właśnie wygląda. No ale dobra, słuchajcie, nie owijam dalej. Słuchajcie, ten efekt, który bardzo często właśnie się może pojawić w tego typu sytuacji, ja Wam przytoczyłem autostradę, ale może być również sytuacja taka, że dojeżdżacie do skrzyżowania, mówimy to o silniku już gorącym, i wtedy pojawia się taka sytuacja, że stojąc na skrzyżowaniu nagle Kianka czy Hyundai może Wam, słuchajcie, zacząć telepać. Czy to będzie Sportage, czy to będzie na przykład i30, czy iX35, to ja już mówię, jak już taką strzelam kategorią już bardzo ogólną, czy to będzie Seat, to będziecie mieli problem dokładnie ten sam, nie? No i słuchajcie, problem bardzo często tego typu i w większości, tak powiedzmy w 90%, pochodzi, jeżeli mówimy o tym bardzo dużym klik, pochodzi, słuchajcie, z pojazdów, w których ściągnę sobie tą osłonę, ona jest tu teraz niepotrzebna, w której, słuchajcie, występuje EGR połączony z chłodniczką spalin. Tutaj macie chłodniczkę spalin. To jest ta chłodniczka spalin, dokładnie tutaj. Ona jest w tym momencie, słuchajcie, wypięta. Jeden wąż jest podpięty do głowicy, drugi wąż jest w tym momencie wypięty, który leci sobie w instalację. No i wpięta jest, słuchajcie, rurka do wydechu. No i słuchajcie, jak się to ma. Jak się to ma i dlaczego efekt tego typu pojawia się tylko w większości, słuchajcie, w tych silnikach. Ano, słuchajcie, bierze się to z tego, że są silniki takie, które mają chłodniczkę spalin zamontowaną przy wydechu. Nie będę Wam tłumaczył, do czego ona działa, choć może nie sprostuję, żebyście wiedzieli, znali zasady. Słuchajcie, tutaj mamy zawór EGR. To jest zawór EGR. Te spaliny, które wypuszcza samochód, które nie zostały spalone, żeby po prostu najnormalniej w życiu je dopalić. Chodzi po prostu tutaj, słuchajcie, o ekologię. No i ta chłodniczka ma za zadanie co? Jak wylatują nam, słuchajcie, spaliny, nie wiem, czy to widzicie, o tu, wylatują nam spaliny z kolektora wydechowego, przepraszam, to one przelatują sobie przez tą tutaj rurkę, to jest chłodniczka, przez którą przepływa ciecz. Tutaj dostaje się i wypływa ciecz. No, czy powiedzmy na przykład w drugą stronę, nie? Jest to bez różnicy. Ale generalnie tam jest w środku, słuchajcie, ceramika, która ma za zadanie, jak w zimnym silniku podgrzać szybciej wodę podczas naszego startu, o tyle na gorącym silniku ma po prostu schłodzić te spaliny, które mogą się dostać ponownie do spalenia silnika, do spalenia w komorze kolektora ssącego. Natomiast w formie już takiej, słuchajcie, wytraconej, czyli mówimy o wytraconej temperaturze, bo gorące spaliny z wydechu wcale są niemile widziane dla silnika. No i w ten czas właśnie, słuchajcie, ta chłodniczka robi tą robotę. Ale co? Wracamy do tematu, słuchajcie, tego nieszczęsnego szarpnięcia. Efekt jest, słuchajcie, taki. Na chłodniczce tego typu nie ma gdzie wytracić, słuchajcie, tych spalin, tego nagaru, tego wszystkiego. Więc to wszystko na tym bardzo krótkim odcinku spotyka się, słuchajcie, w zaworze EGR. Ten zawór EGR uzyskuje bardzo wysoką temperaturę ze względu na co? Na to, że, słuchajcie, on jest zamontowany zaraz przy kolektorze wydechowym. Widzicie, tu jest pod spodem kolektor wydechowy. No i kolektor wydechowy, słuchajcie, podgrzewa naszego tego EGR-a, bo to jest połączone, można powiedzieć, słuchajcie, na jednym korpusie. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie widzicie. O, tu na jednym korpusie jest połączone. Czyli jest kolektor ssący połączony z naszym kolektorem wydechowym. No i te spalinki sobie, słuchajcie, trafiają do tego kolektora naszego. Co prawda jest tam przelot na drugą stronę do kolektora, ale to nie o tym będziemy mówili. Natomiast rzecz jest jaka. Dostają bardzo wysoką temperaturę. I może się zdarzyć sytuacja taka, że wyjedziecie rozpędzeni, później wytracacie tą prędkość, wciskacie sobie, powiedzmy, luz czy tam bieg jałowy i silnik na tych wolnych obrotach, słuchajcie, on, będąc gorącym, próbuje sobie dopalić spaliny. Natomiast co? Tu jest cewka. Ta cewka jest, wierzcie mi, potężnie mocna. Naprawdę ona jest mocna. I ona robi taki efekt, że ona otwiera grzybek od EGR-a i ten grzybek od EGR-a najnormalniej w życiu zostaje w pozycji wbitej, czyli zostaje w pozycji otwartej, takiej, gdzie te spaliny do silnika wracają. No i właśnie, z czego się pojawia efekt? Efekt się pojawia szarpania wtedy taki i wtedy
Może nie taki, tylko ten efekt właśnie szarpania, który się pojawia na biegu jałowym, na gorącym silniku, to jest właśnie wstrzelony zaworek gier, który potrzebuje chwilę na ostygnięcie, bo jak zgasicie silnik, to on sobie postoi chwilę, po czym zrobi sobie psztyk, bo materiał ostygnie i macie wtedy dalszą jazdę już łagodną, bo słuchajcie, no podczas jazdy EGR jest zamknięty, czyli on nie próbuje dopalać tych spalin, bo to by się mijało z celem, bo by oszukiwało przepływomierze, czujniki ciśnienia i tak dalej. Więc to się dzieje, słuchajcie, tylko i wyłącznie na biegu jałowym. I nieprawdą jest to, że EGR działa tylko na zimnym silniku, bo on właśnie, słuchajcie, na gorącym silniku taka jest jego zasada i rola, żeby te spaliny dopalić, których dopalić nie może. No i właśnie ten efekt pochodzi bardzo często właśnie, słuchajcie, z tych EGR-ów, które są zamontowane z kolektorem wydechowym, bardzo blisko chłodniczki tej spalin. I przez to właśnie to jest największy mankament w tych silnikach, słuchajcie, że ta szarpanka, nawet jeżeli ten EGR, słuchajcie, będzie działał prawidłowo. Tutaj jest, słuchajcie, wtyczka dwupinowa, czyli cewka dostaje tylko zasilanie i ona wie, kiedy ma się otworzyć i tyle. Proste rozwiązanie, bardziej skuteczne niż, słuchajcie, w Oplach na przykład, w których jest informacja, czy EGR jest otwarty, czy nie, bo tam to już by było spustoszenie, błąd, czek i tak dalej, bo informacja by była, że ten EGR jest uchylony. Tutaj, słuchajcie, on jest zamknięty fizycznie. On się powinien zamknąć, jeżeli cewka puściła, ale on nie wie, czy on się zamknął, bo tam czujnika żadnego nie ma. No i jeżeli zostanie w pozycji uchylonej, to on potrzebuje czasu. No i słuchajcie, sytuacja jeszcze jaka? Jak awaryjna. Gdyby się Wam okazało na drodze, że taka szarpanka Wam powstała, to jak namierzycie sobie EGR-a, który wygląda tak, jak tutaj widzicie, to najnormalniej w życiu, słuchajcie, stuknijcie w niego, tylko nie w cewkę tutaj, bo w cewka to mija się z celem, żeby uderzyć, tylko słuchajcie, puknijcie w korpus, delikatnie puknijcie tutaj w korpus. Mówimy to oczywiście na gorącym silniku. I może się okazać, że wy uderzycie w korpus i w tym momencie on zrobi puk, skoczy sobie z powrotem na swoje miejsce i będziecie mieli dalszą jazdę. Bo jeżeli się okaże, że macie tam bardzo dużo nagaru, no to ten nagar niestety nie umożliwi Wam jazdy, tylko wręcz będzie Wam po prostu utrudniał cofnięcie się po prostu tego zaworu z powrotem do góry, nie? Także myślę, że słuchajcie, wyprostowałem Wam sytuację, którą często zadajecie mi pytanie właśnie, co z takim fantem zrobić, z czego to może ewentualnie pochodzić, no więc już macie odpowiedź. Z EGR-a, tylko teraz już znacie mniej więcej EGR-a, który bardziej może psikusa zrobić z tego typu EGR-a, bo jeżeli on jest, słuchajcie, EGR zamontowany gdzieś przy kolektorze ssącym, gdzieś po drugiej stronie i leci z silnika od drugiej strony rurka, no to w takiej rurce już częściowo ta temperatura zostaje wytracona. Nie ma połączenia z kolektorem wydechowym bezpośrednio. No i tego zaśmiecenia takiego niepotrzebnego nie ma. No także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. To jest, słuchajcie, silnik akurat po regeneracji, gdzie zrobiłem, można powiedzieć, całość oprócz pierścieni. Ale to jest na innym filmie, łącznie z odpaleniem na krótko. Testem takim, jakbyście chcieli, to odgrzebcie sobie filmik mój. To zobaczycie, że taki silnik testowałem, odpalałem na krótko, bez instalacji, bez komputera, bez niczego. W takim ułożeniu, tak jak stoi tutaj, widzicie na podnośniku. A ja tylko wykorzystałem chwilę, że on tutaj stoi, żeby nie odpisywać Wam, bo kurczę, naprawdę nie mam czasu na odpisywanie, a tak to już macie jakiś tam filmik, który Wam wytłumaczy wiele, nie? No i ewentualnie ja Wam zrobię jeszcze rzut taki dookoła, żebyście wiedzieli, co gdzie mniej więcej jest w takim silniku, bo nie zawsze dostać się możecie, słuchajcie, jak jest, słuchajcie, silnik zamontowany. Macie na przykład turbinkę, już wiecie, jaka to jest turbina DT5. O, macie tutaj dokładnie model pokazany. Tutaj macie sondę od tyłu. No i parę innych drobiazgów, o których nie będę Wam tłumaczył, bo myślę, że nie jest to teraz potrzebne. No, także słuchajcie, jak filmik się przydał, liczę na łapeczkę w górę. Jeżeli możecie wspierać kanał i chcecie kontaktu do mnie, żeby jakieś tam informacje uzyskać na temat naprawy takiego silnika, czy ewentualnie jakiś tam porad, co może się ewentualnie dziać, to słuchajcie, macie dwie możliwości. Subskrybować kanał, to traktuję już tych ludzi
bardziej priorytetowo, ale najbardziej priorytetowo traktuję już osoby, które wspierają mój kanał. Dostają odpowiedni znaczek i wtedy ja wiem, kto jest dla mnie kto. No, także jeszcze raz, łapeczka w górę, jak się przyda filmik. Myślę, że się przydał, nie? No i nie dajcie się nabijać gdzieś tam na niepotrzebne koszty zbędne, bo wiadomo jak jest. Zawsze chodzi o kasę, nie? No, a mówiliśmy o jakim silniku? Dwulitrowy, 140 koni. Czy to Kia, czy to Hyundai, to jest ta sama buda. No i bodajże chyba 1.6 mają podobną konstrukcję, tylko troszeczkę te kolektory, głowica jest inna. No, no i łańcuch oczywiście, nie? No, także jeszcze raz podziękował. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.